Polish Car Driving! Moi drodzy, bardzo dużo osób chciało, abyśmy sobie w to zagrali. Dzisiaj jest ze mną Ostry. Siemanko, Ostry. Siemanko. Ty, w ogóle ja tutaj mam do wybrania albo Darłowo, albo Sławno. I widzę. Darłowo. Ty, ale ja tutaj widzę... Chciałeś powiedzieć Garton of Banban, nie? No. Ty, ale widzę tutaj w Sławnie, że jest Orlen i Biedronka. Ale dzisiaj sobie pojedziemy do Darłowa, klik. No, siemanko, uszedłanko, Ostry. Zdrowiem do mi. And welcome back to... Roblox Polish Car Driving. W sumie nie welcome back to, no bo welcome back to Roblox. Ale no. Dzisiaj Lara chce z nami również zagrać. Siemanko, Lara. Co tam u ciebie, słychać, fajnie wyglądasz? Ty, ale zamknij drzwi jeszcze. Ty, czekaj, co my tutaj mamy? Darłowski salon samochodowy. Ja mam w ogóle 500 zł. Co my tutaj mamy ciekawego? Ty, nie jakaś tutaj kalibra. Fiatem. No ja chcę właśnie takiego Fiacika. Ty, zobacz tego Fiata. Na ZK. Ale tu jest... tym Fiatem a ty... nie można jeździć. Tutaj siedzisz, siema. Ty, no, ja mogę z tobą... Tak, ale ja nie mogę ruszyć w ogóle, nie wiem, co kliknąć, bo, no, bo patrzę na kontrol stalic, nie no ma. Bo ty potrzebujesz klawiaturę do tego. O jest, ej, dobra, mam, jadę. Ty potrzebujesz klawiaturę do tego. Darłowo Car Dealership, ej, obczaj w ogóle, kto tutaj siedzi, nie? Żeby kupić autko. Jak witamy! Dobra, otwieramy, zobaczymy, co my sobie tutaj możemy kupić. I mamy Fiata, ile ten Fiat kosztuje? Zero. Zero? Czemu zero? Nie chcesz, bo on coś kosztował. Renault 9. Wow, ty. Smarta jakiegoś mamy, Poloneza Karo. Mamy Golfa MK2. To ja pociąg kurwa, jedzie. O, Audi 80 tu jest. Ja chcę Audi 80 takie starodawne. Tutaj Opel Zafira. Uuu, jaki Merol. Ja jestem w ogóle ciekawy, co jest na samym tym, na samym końcu. Jaki tutaj samochód będzie. BMW E92, czy to jest E36? Ja się w ogóle nie znam na nim. Titan Comet. Ej, tu jest Porsche nawet. Dobra, czekaj, ja sobie wezmę tego. Tego maluszka. Fiatka. Tylko QE, zmieniasz biegi jak coś, QE. Dobra, czekaj, kupuję malucha za zero, confirm. O, pojawił się, czerwony taki. Spawn? Czemu nie, czerwony? O, jest twój biały taki jak śnieg. Uuu, czemu ja tak siedzę na odwrót? Co się stało? No bo musisz kliknąć F. F, dobra, no i co teraz? Zmieniamy biegi i jedziemy. A gdzie my teraz tutaj musimy jechać? Co my tutaj musimy robić? No, musimy województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, miasto Darłowo. Pamiętaj, że po autostradzie możemy jechać 140. Czekaj, bo ciężko się tymi biegami zarzuca podczas jazdy, bo QE to są, nie są takie fajne klawisze. To rzeczywiście, no. A, bo my możemy tutaj, patrz, możemy zarabiać pieniążki jako citizen, czy jako ten, który tutaj mieszka, oraz jako trucker, czyli możemy też jeździć na ciężarówkach? Ty, dobra, bo ja mam napisane get in your car and drive to the factory. Press E to upshift and Q to downshift. Ej, Biedronka tu jest, ty, patrz to! W ogóle Grzyb napisał rekord video. Co się... Gdzie tu jest ta fabryka, ty? O, jadę pod prąd. Ty, co na... O, Orlen! Ej, Orlen tu jest! Biedronka! I Biedronka też jest. Chodź do Biedronki, Biedronka ciekawsza. No. O, tu jest wjazd do Biedronki, zobacz, widzisz? Biedronka. Ale tu ślisko! Duś mnie. Ty, ale tu jest zamknięte. Czemu tu jest zamknięte? No zamknięte, nie da się wejść do Biedronki. I tu jest też Orlen, ty, paliwo 6,27, 6,58, 2,83. Jak ja się ślizgam, przecież można takie drifty robić. Ty, wiesz, że możesz wejść do Orlena i sobie zjeść tego hot doga chyba? Patrz, wchodzę do Biedronki. Nie, zamknięte. Ej, BP tutaj też jest, patrz, Wild Beam Cafe. Nie mamy pieniędzy, niestety. Ej, tu się coś świeci, Zord, ty. Tutaj można chyba zdawać prawo jazdy, bo to jest Ward tak naprawdę. Koszalin. Widziałeś? No, widzę. Tam są ludzie. Zachodniopomorski ośrodek ruchu drogowego w Koszalinie. Ale to jakim cudem ty prowadzisz, jak nie masz prawa jazdy? No nie wiem. Ty, jak tutaj się tu wchodzi? Ej, tu się wejść nie da. To z tej strony, tu. A nie. A tu tutaj jest wejście. Nie da się no, ale tak czy siak nie działa. Szanowni, szanowni państwo, można wejść korzystając ze przyrządu o nazwie uchwyt do drzwi. Ja pierdzielę, 4200 zł. Stan prawa jazdy. A co, ja nie mam żadnego prawa jazdy? You haven't completed any of the tests yet. Ty, ja sobie oddaliłem mapę, ja już wiem, gdzie jest ta fabryka. Wiesz, gdzie jest ta fabryka? Da. Gdzie? Dawaj, jedziemy do fabryki, będzie fajnie. Czekaj, tu jest kościół i myśmy już wcześniej dobrze jechali, ale tutaj gdzieś za tym kościołem była fabryka przed chwilą, ale na razie czekam, aż się zrespawni. O, tu jest fabryka, Jezu, widzisz? O Jezu, wpadam, o dobra. To jest chyba tutaj, zobacz. Factory, no. Widzisz, deliveries i teraz tutaj gramy jako DHL, zobacz. No siema, gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj deliveries? Exit? Gdzie tu jest wejście? Nie ma chyba do fabryki. A, bo to trzeba bo do autka wejść. Auto ci ucieka! To jest to nie działa, nie? A tu jest deliver packages.
Deliver package to sęczkowo. O, dobra, mam nowy ten cel. No ja też mam nowy cel, ty, ale co my mamy maluchem to zawodzić? No. Taka paczka by do malucha nie weszła. Ty. Muszę na dach powiesić. Ja jestem w ogóle też ciekawy, nie? Ile my zarobimy za taką jedną paczkę? O! Wypadek! Co się stało? Co się stało? Wjechałem w niego, ty! Co się dzieje? Ja też w niego wjechałem. Ale ciebie tu nie ma nawet. No bo ja w niego wjechałem i on mnie ten... pchał cały czas. A tu jest w ogóle też auto Dudek. Ja jestem ciekaw, czy możemy pracować u auto Dudek. Ty, ale gdzie my mamy jechać? Do Karwice? No ja jestem Słowino. Wow, ty jesteśmy poza miastem, możemy teraz cisnąć 80 na godzinę. Ty, jak wiesz ile ja jadę, 104. Serio? No, jest, prawie żebym się zderzył z innym autem, by się zagapiło. Ty, a co tu się stało? Gosiu poszedł siusiu? Bo ty wziąłeś tą samą paczkę, bo gdzie ty ją masz? Słowino 7? Nie, ja mam Sęczkowo 2. A. Czyli mamy dwie różne paczki, ja też jadę teraz landówką. Czyli krajowo nie mogę tutaj jechać ponad 100. Ja jadę 90. Przez miast. O, dojeżdżam do jakiegoś miasteczka małego, muszę się spowodować. Ej, ty, jak mnie wyprzedził teraz Ibizą! A po to chyba on, z którym ja się... Ej, ja już jestem na miejscu! Ej, ja już jestem na miejscu. Dostarczyłem! 2000 dostałem! 2000 za jedną paczkę?! Pa, 2000! Dobra, ja wracam, jadę znowu, siema. Czekaj, ja za chwileczkę tutaj będę. Ja jadę teraz przez jakieś wsie, gdzie to jest niby 70, a ja jadę 120, nie? Maluchem. Co to za technomuzyka? Co to było teraz, ty tutaj? Ej, bo ty chyba jechałeś obok mnie, bo też... Gościu, ty, gościu jechał, słyszałeś? Gościu jechał teraz takim Mercedesem, taka technomuzyka. Ej, ale bo ja mam się tam wracać? I się mnie przestraszył, nie wiem, i się mnie przestraszył człowieku i wleciał gdzieś w jakiś dom. Zadziedzie, patrz go. Bo tu trzeba bez mapy jechać. Kontrola prędkości tu jest w ogóle. Czekaj, ostry, bo ja właśnie dojeżdżam do Sęczkowo i muszę dostarczyć paczkę do sklepu spożywczego. No, ale jakieś kobiety zaniosłem tam jakiś rower. Ja sobie tutaj wjadę, dobra. Ja jestem ciekawy, ile za to kasy dostanę. Ty, browar, kiosk spożywczo-przemysłowy browar. No i co? 1400 tylko dostałem. No czemu tak mało? A ja jestem 2K. No nie. Dobra, jestem. Ty, biorę paczkę, nie? Grzyb na 3. Ja mam jechać Sławno 26. No przecież byłem przed chwilą w Sączkowie, a to jest Sławno. A, no co ty robisz? Ty, ale powiedz mi, serio, maluchy mają 21 litrów tylko? Ej, Sławno, no. Prosto. Ja się przyczepiłem do ciebie, jechałem razem z tobą. Jak się 21 litrów bak mam. Ja jadę. Ej, co się dzieje? Teraz będę jechał prosto. Co ty robisz? O, tir za tobą jedzie, zoba! Gdzie tir za mną jedzie? Ej, rzeczywiście, ty patrz, jak on naciśnie, to jedzie! Ty patrz go! Jak on ciśnie tą ciężarówką! Patrz go, ty! O nie, kraksa! No bo tutaj jakiś typ zaparkował! No jaki typ, no! Ban! Ban mu! Ej, pociąg jedzie! Tu nawet pociągi jeżdżą, ja myślałem, że one są dla pizzy, tak po prostu postawione tutaj tory. Ale muszę ci powiedzieć, że ładnie ustrojone tutaj jest, jak normalnie jak w Polsce. Ty, na każdej tej latarni, no dobrze, coś jest ustrojone, ale... fajnie. Sławno, ja... 22 km, czy jeździłaś 22 km z jedną paczką? Maluchem? Sławno 10 km, ja za chwileczkę będę w Sławnie, wiesz jak tutaj jest pusto? Tu nie... O nie, wpadłem znowu w poślizg! Duż i po polu jadę teraz. W poślizg spada. Duż i w poślizg wpadłem i teraz normalnie po polu jadę, nie? Co tu jest grane, ty człowieku? O, jestem już w Sławnie. Mandat karny dostałem, ty! 300 zł! Za co? Za co? Ej, za co dostałem mandat 300 zł, ty? Goście tu jadą, ty chłopie, pod prądnie, a ja dostałem 300 zł mandatu karnego. Ej, ja też dostałem! No mówię ci. Policja jest! No policja tam stała w krzakach, nie? Ile ja dostałem mandatu? Ej, ja dostałem więcej! Jak to? Ile dostałeś? 2500 miałem, mam 1700. No to fajnie. W lewym dolnym rogu ci wyskoczył mandat, ile dostałeś. No za szybko zniknął, żebym zauważył. Ej, dobra, ja już jestem. Nie wiem, gdzie tą paczkę mam dostarczyć, ale chyba tutaj do Intermarché, ty. Tu normalnie Intermarché jest, no. Nie, tutaj za Intermarché mam do dostarczenia paczkę. Ty, muszę dojechać do Creative Style, strefa niskich cen. Obuwie, odzież, bielizna. Dzień dobry, paczuszka, proszę bardzo. Wiesz, ile dostałem za to? 2400. Wiesz co, ja gdzieś tutaj przejeżdżałem obok Biedronki i obok Orlenu. Ja sobie pozwolę teraz zatankować na Orlenie. Bo mi już troszeczkę paliwa zeszło, te 3 litry. Za drogo jest. No wiem, no ale no podjadę, zobaczę jak się tankuje w ogóle. No i co, podjeżdżamy. Jaki wielki, co jest ten, wiatrak, widziałeś?
Ty, rzeczywiście, pa, refuel za 12... Za 12 złotych tylko to zatankować? Jaki wielki wiatrak. No tam był taki wielki wiatrak, no. Ej, zatankowałem... Kurde. Ty, zatankowałem mój samochód do pełna, nie? Wiesz, ile zapłaciłem? No. 12 złotych. 12 złotych. Bo generalnie to jest tak, że ja jestem teraz sławnie. Ja myślałem, że ja się muszę cofnąć do Darłowa, ale ja mogę też w sumie kliknąć chyba Darłowo i mogę się tam telepiernąć z tego, co mi się wydaje. No o, nie, jest, dobra, nie telepierdłem się. Aha, ja się nie mogę teleportować. No bo nie możesz być w aucie. A. Później respawnisz sobie znowu pojazd. No jestem. O, siema. Co się dzieje? A, biorę teraz ten samochód, mogę kupić ewentualnie chyba już kolejny. Nie no, nie mam tyle kasy. No i generalnie to jest tak, że znowu musimy podjechać sobie do fabryki, rozwozić paczki, żeby troszeczkę kasy zebrać. I no później... tak, no bo ja nie wiedziałem, gdzie jest. Ale wiesz, co później zrobimy? My sobie no. później pojedziemy do Zorda i zrobimy sobie prawko. Dobra, jestem ty, biorę paczkę. I trzeba ją zawieźć do Słowina. Gdzie jest Słowino? Czy to jest znowu gdzieś super daleko? Ja mam Bobrowiczki. A tu jest Słowino, czyli muszę jechać czerwoną drogą na... Rusko. Tu się na tym rondzie zawsze dzieje, nie? Ja nie wiem, dlaczego oni te rondo zrobili takie śliskie. Krzywe. Nie, no krzywe nie jest, ale jest strasznie śliskie. Tak tam na jest, Polska akurat. Tam jest jedno takie miejsce. O, zaś tutaj ktoś stoi. Czekaj, trzeba jej pomóc. O nie, ona się zrespawniła, ja mogę się pomóc! Coś mi się wydaje, że ja znowu licznik zamknę w tym maluchu, nie? Na tej trasie. Ja już 120 jadę. Już też prawie 120 jadę. Tu masz licznik do 130, nie? I normalnie ciśniesz na maksa. Ja cię dobrze, widzę na mapie. Dobrze, że tutaj policji jest. Nie ma, ty, bo ja przekraczam 50 i wydaje mi się, że o 50 tak bym przekroczył... Może być policja. No, no to zapłacisz te 1500, nie? No mówię ci, ja jechałem chyba 10 więcej, zapłaciłem 300. O dobra, ja już jestem w Słowinie. Aha, ty tutaj miałeś. Tak, tutaj mam, tu jest domek. A, no to ja pojechałem prosto dalej. Ale gościu, fajną tam A6 jedzie, ja też chcę ty, ja mam A6-kę. Strasznie daleko, ty. 1000 zł za to dostałem, ja już mogę się robić prawko. Dostałem mandat. Ile dostałeś tego mandatu? Ile ja mam pieniędzy, bo nie widzę siebie na liście nawet. No tam na... Aha, minus, mam... minus 1300 mam. No mówiłem ci, że dostałeś... Nie było. Co tu się stało, ty? Oni w kosmos wylecieli, ty. Ja nie mogę, on tam w krzoki poleciał! Ale za co ja tyle pieniędzy straciłem, jak nie było policja, to było tylko przejazd kolejowy był. Ty, gość jedzie BM-ką, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Że tutaj ludzie, którzy jeżdżą BM-ką, będą powodowały takie wypadki. Dobra, ja już w Darłowie jestem, tu gość jedzie tym ciężarówką strzela. Dostarcza pewnie paliwo, zaś wszystko zablokował. Ej, dostałem mandat! Znowu? Ile dostałeś? Ale za nic! Ej, tam nie ma policji! Ona stoi w krzakach! Ją kiepsko widać, ale stoi, stoi. Nie, 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 tam się pojawiło coś czerwonego, jak masz tą smogę, nie? No. Jak jedziesz, to nagle zrobiła się czerwona, nie wiem dlaczego. I nagle, a bo to jest fotoradar. No fotoradar też tam jest, no. Ja pierdziele! 1400 mam! Oh my god, ja znowu mam paczkę do Sławna dostarczyć, nie? Ale ja się w sumie cieszę, że jadę do Sławna. Bo jak jadę do Sławna, blisko. Nie no, strasznie daleko tam jest, nie? 22 km. Ale ja za to dostanę 2,5 koła. I za chwileczkę naprawdę pójdę na prawo jazdy i sobie zdam na C plus E. To ja tu jest w ogóle pizzeria u Andrzeja. Mogę sobie kupić pizzę? Tu jest pizzeria u Andrzeja, mogę sobie tam wejść i kupić pizzę? No bo tutaj też trzeba chyba jeść, patrz, podę... O, wszedłem do pizzerii, ty da się... Oj, siedzę! Tej grze się jeść, a ten poszedł zrzeć. Ale tu nie ma nikogo! Jest tylko pizza. Szkoda, że jej się nie da zjeść. To jest tylko dekoracja. Ja wiedziałem, że to jest jakaś ściema, nie? Patrz tego, nie no, co za typ! Ja wiedziałem, że tak będzie. Ci ludzie z BM-ki są niemożliwi, ty! Nie tylko z BM-ki, ej, no, bo no, ban mu. Też są takie... Bana, normalnie ban za to, ty! Jarosławiec też jest. Ja zawsze do Jarosławca jeździłem. Tam wszyscy z kopalni jeździli do Jarosławca, nie? Wszyscy ze Śląska ciśli do Jarosławca. O, tu muszę gdzieś paczkę dostarczyć. 6 tysięcy za kolejne auto będzie, jak to junior. Czekaj, czekaj, bo najpierw musimy prawko zrobić. 1000 złotych dostałem za to tylko? Czemu? No przecież ostatnio do Sławna przyjechałem, dostałem 2,5. A teraz dostałem 1000, no co jest grane, ej? Ty, dobra, jestem w Darłowie, idziemy na prawko teraz. A ty jesteś ty tutaj? Nie, to nie jesteś ty. No i zaś na tym rondzie się jeździć nie da. Śnieg zaczął sypać, człowieku, tu normalnie w poślizg się wpada, ej. Ty, dobra, ostry, ja jestem w Zordzie. Idę na teorię, bo już mnie stać. Co to jest? No ten Zakłady miejskie, nie?
Stokłosy. Niezłe stokłosy. Zachodniopomorski ośrodek ruchu drogowego w Koszalinie. Oddział terenowy w Darłowie. A my jesteśmy w Koszalinie, gdzie ten klaun z Koszalina był, pamiętasz? Automat nieczynny. Czemu automat jest nieczynny? To jest w ogóle 10.52. A bo tu jest czas z tego, z kompa wzięty. Egzamin teoretyczny. Faktycznie. It's recommended to record the exam to make potential appeals more successfully. Start teoria, ty. 4250. Jestem ciekawy, czy ci wyjdzie mam teorię! Za pierwszym razem. Egzamin na kategorię B. O, ślizgam. Zasady egzaminu oraz egzamin próbny. Egzamin dla jednej kategorii składa się z 32 pytań. Maksymalny czas trwania egzaminu na jedną kategorię to 25 minut. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w wyniku bla 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 dalej. Ty, Lara nie chce zdawać teorii, nie? Darłowice. Dobra, dalej, zasady egzaminu, dalej. Za 10 sekund rozpocznie się egzamin próbny. Rozpocznie egzamin. Na serio takie coś jest? To jest przykładowe pytanie z grupy pytań podstawowych. Zaznacz dowolną odpowiedź. Pytanie bez obrazka. Ale co tu jest? Grane. Pytanie podstawowe. Tak. Następne pytanie. No i co dalej? To jest przykładowe pytanie z grupy pytań specjalistycznych. Wybierz dowolną odpowiedź. A bo to jest chyba próba, nie? A bo to jest egzamin próbny, okej. Okay. Bo oni chyba tutaj najpierw sprawdzałem, czy to działa, nie? Ten komputer zawsze tak chyba było, nie? Zakończyłeś egzamin próbny, za 20 sekund, dobra, rozpocznij egzamin. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Nie. Uczestniczysz w wypadku, w którym uszkodzeniu uległ tylko twój pojazd. Czy masz obowiązek niezwłocznego usunięcia go z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu? No. No chyba tak. Następne jasne, pytanie. Tak. Czy jako uczestnik wypadku drogowego masz obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie innej osoby, która brała w nim udział? Nie. Czy kierując pojazdem silnikowym masz obowiązek stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych w nocy na przejeździe kolejowym? Nie wiem, o co tutaj chodzi, nie? Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu? No tak. Czy zażycie leków uspokajających i nasennych może zaburzać u kierującego kontrolę toru jazdy? No tak. Czy przy omijaniu nietrzeźwego rowerzysty należy zwiększyć odstęp od niego? Tak. Ty, dobra. Ja jestem... Czy numer telefonu 112 jest ogólnopolskim numerem telealarmowym dla wszystkich służb ratunkowych? Odpowiedź 3. Co to jest odpowiedź 3? Jaki może być skutek nieprawidłowego ustawionych reflektorów świateł mijania? Oślepianie kierujących. Naprzeciwka. Zwiększone zużycie paliwa. Jak duży odstęp od poprzejadzającego pojazdu należy utrzymywać kierując pojazdem osobowym poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości 600 metrów? No, nie mniejszy niż... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty, ostre, ja mam ostatnie pytanie, nie? Za 20 sekund się dowiem, czy zdałem na B, czy muszę mogę już jeździć legalnie z prawkiem, czy bez prawka. Ostry, uważaj, za sekundę się dowiem, czy zdałem prawko. Uwaga. No. Pozytywny! Wow, zdobywając 59 na 74 punkty, wymagane 37. Ej, mam prawo jazdy kategorii B. Czaisz to? A jeszcze tu jest egzamin praktyczny i ty kosztuje kolejne 4250. No dobra, ale tutaj teoria kosztuje 4250 i później praktyka też 4250. To masz 9 koła, ty! Czemu prawko się zrobiło takie drogie? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Polish Car Driving Simulator, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Wesołych świąt i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Juuu.